far, how did I survive? Yeah, money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight. Arkadiusz Hnida, MMA.pl, a dziś naszym gościem pan Marcin Najman. Witam serdecznie. Witam was serdecznie. Panie Marcinie, na początku zapytam o zdrowie. Jak się pan czuje? Bo co by nie było, dwie walki na jednej gali. Nie, jeśli chodzi o walki bez szkód własnych. W ogóle jakie wrażenia, bo dwie walki na jednej gali to jednak obciążenie jest. Kiedyś miałem na turnieju na Mistrzostwach Polski trzy walki na jednej. I to w Płocku, i to też w Płocku. Na tej hali, w której mieliśmy konferencję prasową, to tam w tej hali zdobywałem srebrny medal w Mistrzostwach Polski w 1999 roku. No dwie walki, jeżeli toczysz dwie walki jednego wieczoru, no to trzeba wziąć pod uwagę, że masz do stoczenia w sumie być może 6 rund i trzeba sobie te siły jakoś rozplanować. Dodatkowo po walce wspomniał pan, że był problem z uchem, słuchem, tak? Ale to nie po walce. Jeszcze przed. Nie, no to było po tym haniebnym zachowaniu człowieka bez twarzy, człowieka z pizna zamiast twarzy i to było po tym partyzancie. No to tak, no to, ale to nie było nic wynikającego z walki. To się wydarzyło chyba 4 dni przed walką. No było uciążliwe? Jest, no bo ja nie słyszę na prawe ucho. Okay. Te kontuzje mają to do siebie z doświadczenia, wiem, bo kilku znajomych, którzy uprawiają sport walki, też tą kontuzję mieli, a dokładnie dwóch. Między innymi Andrzej Gołota w walce z Riddickiem Bowe również taką kontuzję miał, ale no nie porównujmy heroicznej i jakiejś wielkiej, jednej z dla mnie największej walki w historii boksu zawodowego do jakiegoś haniebnego partyzanta. No, także to w ogóle nie ma o czym gadać. Natomiast no, podejrzewam, że z tego, co mówią ci, którzy tą kontuzję przechodzili, no z miesiąc czasu się dochodzi do siebie. Ale powtarzam, to nie jest kontuzja wynikająca z walki. Jeśli chodzi o walki, jest bez strat własnych. To narożnik chyba pan słabo słyszał. O właśnie, Jacek Rumiak potrafi akurat na tyle krzyczeć, że dobrze słyszałem, bo lewe ucho mam okej. Okay. Słyszałem. No dobra, to kluczowe chyba pytanie przy tej pierwszej walce z Lizakiem. Dlaczego nie zaryzykował pan i mocniej nie ruszył do przodu? No właśnie dlatego, żeby się też nie wystrzelać ze wszystkich sił, bo wiedziałem, że za chwilę będę miał kolejną walkę. Natomiast to też nie jest tak, że... Bo tam słyszę takie opinie, że ja odpuściłem Lizakowi. Nic nie odpuściłem. No Lizak jest po prostu bardzo szybki. I trochę szkoda, że to walka z ciotem nie odbyła się jako pierwsza, bo wtedy mógłbym na przykład w trzeciej rundzie z Lizakiem już pójść na 200%, no nie? Ile fabryka dała. No ale w związku z tym, że miałem bardzo ważną sprawę do załatwienia tego wieczoru, jak wiecie, no to musiałem też walczyć racjonalnie, walczyć tak, ażeby wyjść do tej drugiej walki. No Lizak dużo kopał. Mocno odczuwał pan te kopnięcia? No Lizak to nie jest moja waga, no więc trudno, żebym to jakoś tam specjalnie odczuwał. Ja po walce powiedziałem w klatce, że potrzebuję 40 minut na decyzję z uwagi na to, że kilka tych kopnięć doszło i nie wiedziałem, jak się zachowa noga, bo ta noga mnie w ogóle nie bolała w klatce. Natomiast wiem, że takie kontuzje wychodzą po tym, jak schodzi adrenalina. No i czasami jest nawet tak, że nawet jak człowiek zejdzie z ringu czy z klatki, to po tym, jak opadnie adrenalina, to po prostu ciężko nawet chodzić. No tak, no też to wiem z doświadczenia. No. Więc musiałem zobaczyć, jak się będzie zachowywała noga. Ale wszystko jest okej. Okay. Nie było żadnych przeciwwskazań. Ja już po 20 minutach potwierdziłem, że wychodzę do drugiej walki. To może trochę inaczej. Z perspektywy czasu nie żałuje pan wzięcia tego pojedynku z Lizakiem? No bo w sumie można było się spodziewać jego takiego planu na ten pojedynek. Ale planu kogo? Mojego czy Lizaka? Nie, Piotrka. I ja się spodziewałem, że taki będzie plan. Dokładnie taki. Niczego się innego nie spodziewałem. Natomiast muszę przyznać, że albo Lizak był jeszcze szybszy, niż mi się wydawało, że będzie,
Albo ja jestem jednak już wolniejszy, niż mi się po prostu wydaje, no bo mimo wszystko, no ja musiałbym po prostu za nim pobiec, no tak jak on sobie tam czasem podbiegał, to ja bym po prostu musiał centralnie tak za nim pobiec, żeby go gdzieś dorwać. Ale jak pan może być wolniejszy, jak zapowiadał pan na jedną z najlepszych form? Czyli idziemy do drugiej opcji, Izak był jeszcze szybszy. No. Racja, dobrze, że pilnujesz tego, co mówię. Dobra, przechodzimy do tego drugiego pojedynku. Jaki był plan w ogóle na te starcie? Wyjść mu to jebać, no. Czyli nie było takiego game planu? Nie było żadnego planu. Plan był taki, żeby wyjść mu to jebać. Ale zaskoczenia chyba nie było, że szybko poszedł w nogi. Nie, no gdzie? No, nauczył się tam tej jednej rzeczy, tego biedaka Magikala, tego młodego. Tego bala w poprzedniej walce, jak sobie nie mógł poradzić, to leżącego w parterze kopał po głowie. Myślę, że ja już nie muszę nikogo przekonywać, bo już cała Polska wie, że mamy do czynienia z największą pizdą w naszym kraju. Adrianem Ciotem. No wiadomo, po ogłoszeniu jakiegokolwiek występu w Cloud MMA czy w innej organizacji, no zawsze pojawiały się podobne w sumie komentarze. Jest pan zaskoczony, że dalej jego walki pojawiają się we frikach? Może tak zapytam. Nie wiem, no nie ja tą galę organizuję, ja nie chcę wchodzić w kompetencje organizatorów, ponieważ jestem zawodnikiem i w roli zawodnika jest mi bardzo dobrze, więc nie chcę tutaj wchodzić w rolę organizatorów i zastanawiać się, co ich takiego, co ujmuje ich w tym, że dają dają mu, bo już nie chcę się wyrażać, dają mu kolejne walki. Przecież sam mu dałem pierwszą walkę, sam go stworzyłem. Więc ja się mogę sam bić w pierś. Ja się sam mogę bić w pierś. Co mnie skłoniło do tego, żeby kogoś takiego w ogóle wpuścić przed opinię publiczną? Ile mi bardziej chodziło o perspektywę tego, że jak pan dał mu walkę, to też widział pan, ile pay-per-view sprzedał i tak dalej, że zainteresowania większego przy tym pojedynku nie było, więc bardzo no, mnie sprzedał. U mnie trzy sztuki z reflinku swojego sprzętu. Gdzieś tam opowiadał, chyba nie wiem, 300 czy 3 tysiące. Natomiast prawda jest taka, że trzy sztuki opierdyka. No to teraz najważniejsze w sumie pytanie. Uważa pan, że odczuł on ciosy, czy udawał? Bo z tego, co widziałem, już zabrał głos na Instagramie. Z jednej strony musiał odczuć, ponieważ mu krew z ucha poleciała. Natomiast ciosy w ucho są ciosami prawidłowymi, legalnymi ciosami. Więc musiał je odczuć. Natomiast to były ciosy zadawane prawidłowo. I ta inscenizacja jego była pod wpływem tego, że sędzia zaczął się łapać na te jego sztyczki. Do tego później ta presja całego narożnika jego, a to akurat się przy samiutkim tym jego narożniku działo i uważam, że sędzia Szymon Bońkowski, który, żeby była jasność, w mojej opinii jest bardzo, ale to bardzo dobrym sędzią. Bardzo dobrym sędzią. Ja go bardzo cenię i bardzo go szanuję. Natomiast w tym konkretnym wypadku jakby ta presja tego narożnika i te umiejętności aktorskie Adriana Ciota przeniknęły sędziego i sędzia w tą grę z nimi zagrał. Złożył pan protest. Jak pan myśli, kiedy możemy spodziewać się odpowiedzi i jaki będzie rezultat z pana perspektywy? Jak pan... Nie wiem, no dla mnie jedyny normalny, jakby obiektywny i słuszny rezultat to jest przyznanie mi tego, co wszyscy w Polsce doskonale wiemy, no zwycięstwa, no bo przecież to były legitne ciosy. Jeżeli poszedł tam jakiś jeden w okolicy tyłu głowy, jeden poszedł być może w okolicy gdzieś w pobliżu tyłu głowy, to był cios kompletnie nieintencjonalny. Ja zadawałem ciosy z pleców i oglądając, bo wpuściłem fragment walki Marcina Tybury z UFC, tam nawet nikt by nie wpadł na to, żeby w ogóle pomyśleć, że coś tam może być nie tak, zadając takie ciosy, a Tybura zadawał ciosy dokładnie w takie same miejsca jak ja. Ale rewanżu to chyba nie będzie. Absolutnie. Gdzie? No coś. I jeszcze zapytam... Nie, sprawa jest załatwiona. No miał dostać wpierdol i dostał. No to co tu rewanż? No to jaki, o czym w ogóle, ale jaki rewanż? Gdzie? Do czego?
Ja pytam tylko, bo takie są teraz pomysły, żeby tam... Nie wiem, może się na, nie, może się na R-kami może się pościgać, którą R-ką szybciej dojedzie do szpitala, no to na taki, no, może wziąć rewanż z karetką, że może z innej firmy karetka by go szybciej odstawiła do szpitala, no to takie rewanże może, ale tutaj jeśli chodzi o klatki i walkę, to poza tym on nie ma nic wspólnego z walką, także to w ogóle szkoda na ten temat się wypowiadać. No już przed galą mówiło się w sumie, że następna edycja Cloud MMA będzie jeszcze chyba w tym roku. To pytanie, czy będzie pan gotowy jeszcze jeden pojedynek stoczyć w tym roku? Cesarz? No dobra, nie było. Cesarz pytania. Jest zawsze gotowy. Cesarz jest zawsze na pozycji. Arek. Nie pytaj czy, tylko zapytaj kiedy. Już myślałem, że skórę pan ściąga przy tym. Nie, jeszcze się nie zgrzało. I na koniec, bo przed walką u Huberta na portalu MMA Bądź na Bieżąco pojawił się wywiad z Jackiem, panem Jackiem Murańskim. Powiedział, że jest konkretna propozycja. Czy pan też takie głosy do pana dochodzą i taka propozycja padła i też do pana? Znaczy ja tylko z przekazu medialnego tam się coś dowiaduję o jakichś tam herezjach innego idioty. Natomiast ja nie widziałem ostatnio żadnej takiej oferty, więc ja nie wiem, o czym on mówi. Z tego, co wiem, Albert Sosnowski tam wyraził duże zainteresowanie, podszczypywanie mnie. Natomiast muszę wam powiedzieć, że Albert między pierwszą a drugą konferencją przeobraził się w tak ogromny sposób, jeśli chodzi o ten rynek freak fightów, że tak dobrych relacji, tak prywatnie, jakie mamy na dzisiaj, to nie mieliśmy nigdy. A jeszcze przypomnę, że na pierwszej konferencji znowu się Albercikowi coś odkleiło. Natomiast już teraz pomijam, jak się pokazał, a pokazał się świetnie. To myślę, że Albert w końcu zrozumiał, w co gra, zrozumiał, gdzie pracuje. Sam zresztą powiedział, że w cyrku. I ja się cieszę, że w końcu nabrał do tego wszystkiego dystansu. No. Wiesz, bo tak jak ja mam świadomość i dzisiaj już Albert ma świadomość, gdzie my tak naprawdę robimy, to tej świadomości nie ma jeszcze Adamek. Prawda jest taka, że po pierwszej konferencji pewnie i Adamek sobie zdał już sprawę, że poszedł pracować do cyrku. No pewnie pan też słyszał, jaki potencjalny rywal jest przy panu Tomaszu Adamku. Czy nie? Czy nie słyszał pan? No właśnie nie słyszę. Paweł Tyborski. W boksie, w dużych rękawicach. Nie, no ja je zrobię. Nie, no poważnie. Jeden z potencjalnych rywali jest Paweł Tyborski. Ring Polska podawał u siebie na stronie. No to, kurczę, no. Ja bardzo lubię Pawła. Pan chyba taki był zaskoczony, bo myślał, że ja powiem pan Marcin Najman. Nie, no nie. Adrian Ciot, kurwa, myślałem, że powiesz, wiesz. Nie, no przecież Paweł zaprezentował się bardzo dobrze w ostatnim pojedynku. Natomiast na sam boks z Adamkiem, wiesz, ja mogę Adamka za kilka rzeczy nie cenić, ale na pewno nie za to, jakim był bokserem, a bokserem był wyśmienity. Więc tutaj naprawdę dla Pawła szapoba, że w taką grę wchodzi, bo ja z Adamkiem zawsze, ale tylko w MMA. Żadne inne formuły nie wchodzą. Nie, no bo to jest jedyna formuła, w której miałbym szansę. Nie, no pytam, bo to w tych freakach takie szalone nieraz pomysły są. Że... Na miecze, chyba że na miecze. Na miecze z tarciami. Nie w tym życiu chyba. No. No i jeszcze, jak już jesteśmy, wspomniał pan o Albercie Sosnowskim. To był to eliminator do walki z panem, czy nie był? Był, tylko jeszcze nie wiadomo, czy ten finalny. W boksie jest tak, że czasami jest eliminator o pozycję challengera numer 3, czasem o pozycję numer 2, więc w tym momencie muszę to wszystko przeanalizować. Na pewno był to eliminator i Albert dzięki temu zwycięstwu jest bliżej tej walki. Ale jak blisko? No to jeszcze cesarz nie miał okazji się nad tym zastanowić.
No jakby pokonał pana Alberta Sosowskiego, to później to tylko chyba Francis Ngannou po tym, co pokazał w sobotę. Najpierw Fury. Będzie lżej. Zaskoczony był pan tym przebiegiem pojedynku? Oczywiście, że tak. Natomiast to pokazuje tylko jedno, że czas Fury'ego się też kończy, bo zawsze nadchodzi zmierzch bogów. I przecież jak sobie przypomnimy, to Fury w którym roku zdetronizował Kliczkę? W 17, prawda? No tak. No to już jest 6 lat. Niedługo będzie 7. Zawsze przychodzi pierwsza oznaka past prime i myślę, że u Fury'ego właśnie przyszła. Albo po prostu go zlekceważył, nie? No, nie. Była kiedyś taka walka, pierwsza. Lennox, Lewis, Rachman. To tam... Nie, ale to wiesz co, to nie, z Rachmanem każdy mógł przegrać przez ciężki KO. Każdy. No, nie no, miał uderzenie, wiadomo. Ja, masz tak, to, wiesz co, to za bardzo to próbujemy taką dopisywać do tego wszystkiego takie teorie, takie uniwersyteckie, takie, że a może tak, nie no, człowieku, no to nie jest taka filozofia, no. Jak taki Ngannou z takim pierdutem w ręce wychodzi, to zawsze może to się tak skończyć. Zawsze. No. Po prostu się dobrze przygotował i tyle. Natomiast no, Fury z walk z Wilderem no nie powinien mieć takich kłopotów z Ngannou. A jeżeli je miał, to znaczy, że moim zdaniem to już są pierwsze oznaki past prime. Ale uważam, że na Usyka cały czas wystarczy. No Francis na pewno fajnie się pokazał i trzeba, tylko że no teraz wypowiedź też była jego przerwa. No. Rewelacyjnie, przecież to była niejednogłośna decyzja. No tak. Kurczę, wariacie, on się świetnie zapewnił. Przecież no to jest tak naprawdę, on dużo więcej wygrał w tej walce niż Fury. No wszyscy na przykład na początku samym narzekali na to, że on poszedł z UFC, a wydaje się, że strzał w dziesiątkę zrobił. Strzał w dziesiątkę, że się tak zaprezentował. No tak. I teraz otworzył nową erę walk. Bo teraz wszyscy ci z UFC mistrzowie będą szukali ogromnych pieniędzy w boksie, bo prawda jest taka, że w tym boksie na najwyższym poziomie cały czas są większe pieniądze niż w MMA. Więc tam się będą szykowali na te wypłaty. No Eddie Hearn teraz wypowiedź była jego po tej walce, to powiedział, że Joshua robi Francisa do trzeciej rundy. No tak, no wiadomo. A co ma powiedzieć wytrawny promotor swojego zawodnika, gdzie... No nie powie, że przegra. Że nie, że przegra, a jeszcze jak widzi, ile tych arabskich dolarów tam czeka. No. Dobra, i ostatnie pytanie. Nie będę ich zadawał dużo związanych, bo nie lubię... Już zadałeś dużo. No, a ty mówisz, że nie będziesz zadawał dużo? Nie. Kto ty grasz ze mną, gościu? Kto ty grasz? Nie, mowa o panie Jacku. Co? Co? O panie Jacku. Nie no, mówię ostatnie pytanie o panie Jacku, bo po jednym wspomniałem, ale będzie teraz ostatnie. Panie, panu jak już coś. No tak, no, tak, tak. Że tam i tak żadnego pana nie ma i nigdy nie było. No weź, przestań. Po takich panach to mój dziadek na wierzchach wchodził. No dobra. Pytanie brzmi, jeżeli pan Jacek zdecyduje się na przyjęcie tego pojedynku i będzie ta walka podpisana, to... Czy bierze pan pod uwagę walkę w innej formule niż w MMA? Bo wiadomo, że... Nie ma żadnej innej formuły, ja walczę tylko w MMA. Nie żaden pan Jacek, tylko stary cap. I to ja muszę zdecydować, czy w ogóle ja mam ochotę dawać takiemu komuś szansę na kolejną atencję. Przecież jemu, żeby w końcu wygrał pierwszy raz w życiu, musieli znaleźć dziesiątce, który nigdy w życiu nie trenował. Trenował 2 tygodnie, tam 3 tygodnie przed walką. Tamten potem się prężył po tej klatce, jakby co najmniej kurwa Ngannou pokonał. Co najmniej, ale to co najmniej. Więc myślę, że to pytanie jest źle zadane, bo to nie on tu będzie decydował. To nie on będzie decydował. Ale wie pan, że zaraz mogą też skontrolować, że walczył pan z Rysiem Szczeną, nie? Rysiek Szczena miał rekord 1-0 i starą gangrenę by roz... Znaczy, no dzisiaj jest bardziej, myślę, już taki dojechany życiem, ale wtedy to by starą gangrenę rozszarpał. Nie pamiętasz pierwszej walki Szczeny? Pamiętam. No to pomyśl, co by się stało ze starą gangreną. Byłby rozszarpany przez Ryszarda. Nie porównuj tych zawodników, bo to jest w ogóle nie ten poziom.
Rytm ma charakter. Nie wiem, na pewno. No. To nie można wykluczyć. Dziękuję panie Marcinie za rozmowę. Jeżeli pan chce coś na koniec dodać, to proszę bardzo. Nie, nie mam nic do zadania. Serdecznie was pozdrawiam. Through the fire, how did I survive? Yeah, money, women, power, caught a feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight.